Szczęść Boże! Serdecznie witamy na kolejnej już dzisiaj drugiej konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, jestem rzecznikiem prasowym partii. Obok mnie pan poseł Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej, Piotr Heszen, członek Komitetu Politycznego Korony, a także Paweł Wołoszczuk, wicedyrektor Biura Koła Poselskiego Konfederacja. Ta konferencja, szanowni państwo, jest primo o tym, że Janusz Waluś jest wolny, a sekundo, czy możemy wreszcie mówić o końcu tak zwanej komuny. Media podają, że w ciągu 10 dni od przedwczoraj polski więzień w Republice Południowej Afryki, pan Janusz Waluś, ma opuścić więzienie Pretorii. A dokładnie sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Południowej Afryki, Raymond Zondo, stwierdził, że wcześniejsza decyzja ministra sprawiedliwości Ronalda Ramola o odmowie zwolnienia Janusza Walusia była, cytuję, irracjonalna, wymagała rewizji i musi zostać uchylona. Przypomnijmy w ekspresowym tempie, że w 1993 roku, prawie 3 dekady temu, Janusz Waluś, rocznik 53, dokonał udanego zamachu na szefa partii komunistycznej Republiki Południowej Afryki, Chrisa Haniego, który to zamach skutecznie zablokował dojście komunistów do władzy w tymże afrykańskim kraju. I tutaj warto za naszym panem prezesem, panem Grzegorzem Braunem, powtórzyć i zaznaczyć, zwrócić uwagę, że choć propagowanie komunizmu przez ponad 2 dekady w Polsce jest formalnie groźnym przestępstwem, zarówno kodeksowym, jak i konstytucyjnym, że choć osobiste zaangażowanie w opór wobec tej szaleńczej ideologii jest formalnie w Polsce poczytywane za szczególną zasługę, że choć żołnierze wyklęci, którzy mężnie stawiali opór ideologii komunizmowi, mają w Polsce swoje formalne święto 1 marca każdego roku, to niestety, drodzy państwo, jest to tylko formalność, fasada, pozory. I doskonale zdemaskowała to postawa władz na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce wobec osoby polskiego więźnia w Afryce. Dlatego przestrzegamy, nie dajmy się zwieść tej fasadzie, tym pozorom i tej atrapie rządu, która z troską o Polaków nie ma nic wspólnego. Nie dajmy się nabrać na władzę, która nawet nie ma odwagi przyznać się do swojego rodaka, a co dopiero formalnie, w trybie urzędowym, oficjalnym, dyplomatycznym, wystąpić o sprawiedliwość i wolność dla niego. Takiej obłudzie, hipokryzji, faryzeizmowi w najbardziej zaawansowanej postaci mówimy nie i chcemy go obnażać na każdym kroku, przy każdej okazji. I tak bardzo nas cieszy, że prawdopodobnie pan Janusz Waluś po ćwierć wieku niewoli ujrzy wreszcie wolność, będzie mógł zobaczyć swoją ukochaną, utęsknioną ojczyznę, ale warto również podkreślać przy tej okazji, parafrazując znaną aktorkę, a może będzie to już trawestacja, proszę państwa, 21 listopada 2022 roku nie skończył się w Polsce komunizm. Zapraszam Piotra Heszena. Panie Januszu, zwrócę się do pana. Może pan na tej drugiej półkuli gdzieś tam będzie miał okazję oglądnąć ten nasz krótki filmik i sprawi panu przynajmniej to odrobinę satysfakcji. Nie mogę panu zasalutować, bo nie mam czapki z orzełkiem, a w protokole wojskowym polskim tylko taki salut jest dopuszczalny, ale mam tu plakietkę Konfederacji Korony Polskiej. Rękę położę blisko niej. Czołem żołnierzu. I niech pana Bóg błogosławi. Jest pan w tej chwili, już wychodzi z niewoli, miejmy nadzieję. Oczekujemy pana w ojczyźnie przy okazji, bo jest pan dla mnie żołnierzem i to takim, który potrafi celować dokładnie w ten cel, w który każdy żołnierz walczący o Polskę czy o cywilizację powinien kierować swoją lufę. Pana przypadek jest podobny, jak mi się wydaje, reakcja wobec pana osoby z proporcją dokonań jest podobna jak do generała Franco, którego poniewierano czy próbowano szkalować po śmierci. Pana prawdopodobnie tak, żeby ubito po tej akcji, którą pan wykonał, ale ponieważ czerwoni wówczas zlikwidowali karę śmierci, podobnie być może jak nasze czerwone kanalie, które po
przekazywaniem, dzieleniem się władzą z łże-opozycją przy okrągłym stole także wyczyściły sobie ten punkt z kodeksu karnego, by uniknąć odpowiedzialności, co przy okazji znaczy, że znali tą odpowiedzialność, byli jej świadomi bardzo dobrze. Cieszymy się, że jest pan, mamy nadzieję, na wolności. Ta komuna, która wtedy była komuną postbolszewicką, teraz przybiera inne formy. Przykład, czołowe działanie ówczesnych komunistów, czyli walka o pokój na całym świecie, przybrała teraz formę interwencji pokojowych. Tam giną kobiety, dzieci, starcy. Dla tych żołdaków przebranych w mundury nie ma kary. Dla pana znalazła się ta kara. My jesteśmy po tej stronie właściwej, jak sądzimy. Cieszymy się, że jest pan po drugiej stronie krat i życzymy wszystkiego dobrego. Zapraszam Pawła Wołoszczuk. Szanowni Państwo, jak mawia pan Stanisław Michalkiewicz, państwa dzielą się na poważne i te pozostałe. Te poważne upominają się o każdego swojego obywatela, niezależnie od czynu, jaki dokonał. Buduje to pewną wspólnotę narodową, chęć tego też, że dana osoba chce być obywatelem tego państwa. Tutaj niestety państwo polskie zapomniało o swoim rodaku na wiele, wiele lat i to niestety jest smutny obraz tego, w jaki sposób działa polska dyplomacja. Dziękujemy. Pan Grzegorz Braun, zapraszamy. Tak, szanowni państwo, to jak działa polska dyplomacja, to gdyby ktoś tego wcześniej nie zauważył, udało się ustalić w trybie zapytania poselskiego numer 1880 sprzed dwóch lat. Z początku listopada 2020 roku, kiedy nadano temu pytaniu bieg, sygnowali zapytanie wraz ze mną koledzy Artur Dziambor i Robert Winnicki, a pytaliśmy o działania dyplomacji Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie możliwej ekstradycji pana Janusza Walusia do kraju. Pytaliśmy o możliwość wystąpienia przez państwo polskie o wydanie Janusza Walusia, więźnia w Pretorii, tak by karę tam nań nałożoną mógł odbywać w więzieniu w Polsce, co pozwoliłoby mu przynajmniej widywać się z najbliższymi, którzy w kraju zamieszkują. I cóż, wówczas dwa lata temu oda nasza do kajfasza Ministerstwo Spraw Zagranicznych skonkludowało, że resortem wiodącym w zakresie udzielenia wiążącej odpowiedzi w tej sprawie jest wyłącznie Ministerstwo Sprawiedliwości, zaś Ministerstwo Sprawiedliwości w krótkich słowach poinformowało mnie, o czym wiedziałem przecież, że nie mamy umowy ekstradycyjnej z Republiką Południowej Afryki. Koniec kropka. Koniec kropka. Otóż, szanowni państwo, pan Janusz Waluś, pomijając niewątpliwie ciekawą dyskusję, w której można by prezentować różne poglądy na jego życie, czyn, który zaprowadził go do więzienia w Pretorii, pomijając kwestie ideowe, w których ja osobiście sytuuję się po stronie tych, którzy uważają strzelanie do sekretarzy partii komunistycznych za czyn niekoniecznie domagający się penalizacji, a w niektórych przypadkach być może działanie w stanie wyższej konieczności. Taki jest mój pogląd. Jeśli ktoś ma inny, chętnie będę się ścierał w trybie debaty na ten temat. Ale pomijając tę dyskusję, pan Janusz Waluś zrzekł się w swoim czasie obywatelstwa południowoafrykańskiego, obywatelstwa Republiki Południowej Afryki, zachował obywatelstwo polskie. I w związku z tym władze Rzeczypospolitej Polskiej, służby dyplomatyczne i policyjny wymiar sprawiedliwości miały, uwaga, obowiązek
obowiązek traktować tego Polaka jak każdego innego. I miały obowiązek nie udawać, że jest to sprawa, którą załatwić powinni inni, a najlepiej upływ czasu. Otóż dziś, kiedy od kilkudziesięciu godzin po wysłuchaniu werdyktu Sądu Konstytucyjnego Republiki Południowej Afryki wiemy, że do 10 dni, bo tutaj koledzy może nadmiernie optymistycznie w ten sposób się o tej sprawie się wyrazili, do 10 dni, a więc do tygodnia od dziś licząc, pan Janusz Waluś ma być wolnym człowiekiem. Tu jest taki niuans, że warunki tego zwolnienia warunkowego ma ustalić minister, który wcześniej tego zwolnienia właśnie odmawiał. No, tym niemniej, zakładając pozytywny scenariusz, Janusz Waluś opuszcza więzienie w Pretorii i dokąd skieruje swoje kroki, nie wiemy, czy zechce pilnie wyruszyć w podróż do kraju ojczystego. Tego również nie wiemy. Ale uwaga, szanowni państwo, niezależnie od tego wszystkiego, za jego bezpieczeństwo, zdrowie, życie, odpowiedzialność spoczywać będzie na służbach państwa polskiego. Rzeczpospolita Polska będzie miała obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem i upominać się o zapewnienie bezpieczeństwa swojemu obywatelowi, niezależnie od tego, jak daleko geograficznie aktualnie położonemu. I o to ja się dzisiaj głównie upominam. I to jest główny temat z mojego punktu widzenia dzisiejszej konferencji. Wzywamy państwo polskie, które nie uczyniło zgoła niczego, nie uczyniło w tej sprawie z tych rzeczy, które cytując klasyczny tekst, państwo polskie nie zachowało się jak należy w tej sprawie. I no, szanowni państwo, od tamtego naszego zapytania poselskiego, od jego złożenia minęły 2 lata, więc być może jest ktoś, kto w Ministerstwie Sprawiedliwości czy Ministerstwie Spraw Zagranicznych zechce teraz wypinać pierś do ryru, czy ktoś, kto się zgłosi, że właśnie to jego czy jej akcja przyczyniła się do ostatecznego werdyktu Trybunału Konstytucyjnego w Południowej Afryce. Gdyby ktoś taki był, no to z góry zwracam honor i bardzo proszę się zgłosić, i tak, żeby opinia publiczna poznała tak tego dobrego Polaka, czy w MSZ-cie, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale niezależnie od tego, czy są jacyś w tej sprawie zasłużeni, czy też wręcz przeciwnie, państwo polskie odpowiadać będzie za bezpieczny powrót Janusza Walusia do kraju, bądź też jego pobyt w dowolnie przez niego wybranym miejscu na kuli ziemskiej. Wszędzie, gdziekolwiek byśmy nie przebywali, będąc obywatelami polskimi, zasługujemy na te same względy ze strony naszego państwa. Państwo polskie ma te same obowiązki wobec każdego obywatela. Niezależnie od kontrowersyjności, jak to mówią, postaci, czynu, niezależnie od tego, jak właśnie wypadłaby szermierka na argumenty, czy historyczne, czy polityczne w tej sprawie, każdy obywatel jest obywatelem tej samej kategorii i pan Janusz Waluś przenigdy nie powinien być zaliczony do obywateli drugiej czy trzeciej kolejności odśnieżania. Tak jak to było do tej pory w praktyce, mam nadzieję, że ta praktyka się zmieni. To wszystko z naszej strony, bo ciąg dalszy nastąpi, bo będziemy czekali na wiadomości z Pretorii w ciągu najbliższego tygodnia. Tak, zwróciła na to uwagę pani Marta Czech. Jest to rzeczywiście paradoks, że władza aktualna, Zjednoczona Łże Prawica, która legendę Żołnierzy Wyklętych zalicza do legend założycielskich i można powiedzieć, że czasem wręcz wymachuje tym jako legitymacją do władzy aktualnej, tego jednego, jedynego żywego wyklętego postanowiła zignorować, wyprzeć się go i niczego, i nie upominać się
się oń. No tamci wyklęci mają dla reżimu Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobry, mają tę zaletę, że są wszyscy martwi. A Janusz Waluś jest ciągle dla niektórych nie do przełknięcia, dlatego że wciąż żywy. Życzymy mu najlepszego zdrowia, długich lat życia, którego wartość, znaczenie nie liczy się przecież w czasie, liczy się w innych jednostkach miary. Do zobaczenia, mam nadzieję, w kraju. Jeśli nie, to w ogóle do zobaczenia. Kłaniamy się, szczęść Boże, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tej sprawie postąpili jak należy. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękujemy za uwagę. Pytań nie widzę, nie słyszę. Z Bogiem.